to witam na rzece Odrze. Jakby się ktoś pytał, to tam jest stocznia w Nowej Soli. A ja ruszam w dół. Zobaczymy, dokąd się uda. Pierwszy raz w tym roku. Trzymajcie kciuki za szczęśliwy koniec, a ty zobaczcie, czy w ramach jakiegoś programu powodziowego. Mały punkt, ciężko przejść tędy do wody. Chciałem sobie znaleźć miejsce dopiero na jakimś kanale wypływającym ze stoczni. A dzisiaj wiatr będzie trochę przeszkadzał w nagrywaniu. Ale coś tam pewnie jeszcze się odezwa. Kto oglądał odcinki, jak płynąłem tutaj w 2018 roku, to widział, to jest most w Stanach. Wtedy był w remoncie, dzisiaj już jest odnowiony. Kolejowy, przebudowany na rowerowy. Na szczęście zostanie. Tu jego los się ważył, miał być wyburzony ze względu na rozbudowę drogi wodnej i ma trochę za mały prześwit, ale zostaje z nami. Ja odhaczyłem pierwszy punkt kontrolny, także wiosłuję uparcie, choć jak widzicie, front mnie bezsprzecznie goni, nie wiem ile mam czasu, zanim się tu warunki bardzo pogorszą. Także trzymajcie kciuki za mnie mocno. A jak widać, dopadł mnie pierwszy deszcz dzisiaj. Obawiam się, że nie ostatni, ale trudno. Takie życie. Słuchajcie, kto czytał relację moją o spływie z Bosmanem, no to tu właśnie jest wejście do przystani w Bobrownikach. Tutaj po mojej lewej aktualnie, żeby było zabawniej, tam przede mną, tam na wprost praktycznie widać znak i generalnie tu jest grobla, ona znowu szumi, jest na tyle wysoko, że szumi sobie, prawdopodobnie z niej z pół metra ubyło tak na oko, to jest te wysokie stany, które były w zeszłym roku. No tu żeśmy nocowali. To miejsce nie pierwszy raz się pojawia w moich relacjach. No ja spróbuję jeszcze trochę popłynąć, bo nie wiadomo na ile warunki dadzą. Na razie dziękuję nawet za ten deszcz, bo to dobrze, że pada. Pierwsze niepowodzenie z nagrywaniem dźwięku. Ja zbliżam się do trzeciego punktu kontrolnego. Jest to prom w Milsku. Przed promem taka ciekawa sytuacja, bo było stado pelikanów i trochę czapli oraz dwie kanie. Natomiast wszystkie były atakowane przez bielika i to się wszystko działo na moich oczach. To jest mój czwarty punkt kontrolny. To jest takie miejsce, gdzie coś będzie, a jeszcze nie do końca jest. Słuchajcie, tu są znaki już postawione o ograniczeniach w żegludze. Natomiast jakieś 300 metrów dalej już widzę, że przynajmniej coś się dzieje, bo do tej pory jak to zwykle u nas. Najpierw była afera, a dopiero potem coś można zrobić. Tu będzie pewnie za niedługo most. Piękna, wielka, wiekopomna budowla. Z rzeczy istotnych, bo w sierpniu zeszłego roku to były tylko znaczki, dzisiaj jest trochę więcej. Tutaj jakieś, nie wiem, filary chyba powstają. To jeszcze trudno powiedzieć z tej strony, z drugiej strony widzę zbrojarzy. Ale co jest najistotniejsze, raczej przechodzić bardziej prawą stroną, bo tu jest coś wysypane na środku, prawdopodobnie tam też będzie jakiś pylon, filar i zaczęły się prace, więc trudno powiedzieć, jaki tam jest stan bezpieczeństwa, żeby przejść.
No ale z prawej powinno dać radę, bo nie widać, żeby coś tu było grzebane w nurcie. No proszę już. Ich tu jest nawet cała seria po prawej stronie. No zobaczcie, jak świat się zmienia nie do poznania. O, już nawet widzę jakieś pierwsze te zbroją pod pierwsze przęsła. Proszę. Jestem pod wrażeniem, tym bardziej, że od sierpnia do marca to jeszcze rok nie upłynął, a coś się dzieje. Cóż dodać? Płynę dalej i zobaczymy, jak ten świat będzie się zmieniał. Słuchajcie, to jest tak, to jest mój punkt lądowania awaryjny. Nie wiem, jak dalej z wiatrem, a obawiam się, że mogę dostać teraz w mordę dość porządnie. Ale co zaryzykuję, no będę się trzymał brzegu tak, żeby możliwie zasłonić się od wiatru. Zobaczymy, co mi się z tego uda zrealizować. W każdym razie, no tu już jest S3, most. Ja jeszcze w domu nie jestem, więc trzeba uważać. No, dla tych, którzy nie oglądali lub nie pamiętają, tu wypływa Obrzyca z tej strony. Też ładny szlak, polecam. Nawet może lepszy na takie dni jak dzisiaj. To do przodu. No to mój ostatni punkt kontrolny, piąty. No to faktycznie trochę warunki się pogorszyły, ale dziękujmy rzece, nadal mogę brnąć. Z forum, to teraz mogę powiedzieć, o co chodzi. Tak, przesądy przesądami, jak zwykle. Wodniacy to przesądna rasa. Słuchajcie, ja wiem, że na forum gadałem, że z tego miejsca będę płynął do Krosna, natomiast wybrałem kierunek od Nowej Soli do Cigacic. No jak sami spojrzycie, no trudno jest powiedzieć, że słuchajcie, jest 5 w skali Beauforta w porywach do 7. Ale z takiego kierunku, że po prostu rzeka jakąś bańką mnie chyba osłoniła i wiecie, no jakby wiało z zachodu, no to tu by było co najmniej pół metra fali, nie? A zobaczcie sobie, jak to kurczę fantastycznie wygląda, nie? Dzisiaj specjalne podziękowania dla rzeki, bo kurczę, no. Trzeba by jakąś flaszkę przywieźć normalnie za taką pomoc, nie? Fantastyczny początek sezonu. No co, zmokłem trochę tego, nie ma problemu. Ja autko mam 300 metrów stąd, nie będę się pchał dalej, bo bym musiał przechodzić między przęsłami, a tam prace trwają. A ze środka rzeki mógłbym nie zdążyć tam się wcisnąć. Także na dziś kończę i do następnej razy.